Siemano, siemano widzowie, dzisiaj wielki dzień. Tak, widzowie, dzisiaj dojdzie do kradzieży na skalę, powiem, masową, tak bym to nazwał. Ponieważ dzisiaj postanowiłem, że muszę, skoro już powiedziałem Dawidowi o tym, że chcę z nim robić ten biznes, prawda, że chcemy, prawda, lecieć wspólnie i zarobić ogromne pieniądze, no to w takim razie musimy dokonać, no, rzeczy, która jest najważniejsza, czyli kradzież TNT od Yetiego. Ja myślę, że Yeti już totalnie zapomniał o tym TNT, przecież tego nie używa prawie nikt. To TNT tam już jest, nie wiem, od... Pół roku co najmniej i ono stamtąd się w ogóle nie ruszyło. A wy jesteście cudowni w ogóle, że pamiętaliście o tym, że ono tam aż tak długi czas leży. Mam nadzieję, że ono jest jeszcze zdatne w ogóle do czegokolwiek. I dzisiaj sobie je zabierzemy, dzisiaj je przeniesiemy właśnie w tą naszą bazę tutaj, prawda, którą mam pod mychem. No i tyle, to jest cały plan na dzisiejszy odcinek. Zanim to, to oczywiście łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Zapraszam serdecznie na mój kanał Szczypcą Plus, ponieważ tam codziennie odcinki z Robloxa i z innych rzeczy. I nawet Minecraft za niedługo się jakiś pojawi, więc serdecznie was tam zapraszam. A ja lecę w tym momencie po Davesona powiedzieć mu, że to dzisiaj, żeby się szykował, bo dzisiaj będzie, że tak powiem, się działo. Mam nadzieję, że on ma jakiegoś lukerboxa. Proszę, że on ma, bo będziemy potrzebować, żeby przynieść jak największą ilość rzeczy, ale nie wiem, czy ma jakiegoś. Halo, halo, dzień dobry! Halo, dzień dobry, Filipie! Witam serdecznie, panie Dawidzie. Wie pan, jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest, stary, niedziela. Dzisiaj, stary... Sobota. Jest sobota. Ale byłeś blisko. Byłeś blisko, jak na osobę, która nie chodzi do szkoły muzycznej. Znaczy, kurde, do szkoły po prostu, nie muzycznej, stary. Ja nie wiem, który jest dzień tygodnia. No nie, właśnie, jak chodziłem do szkoły, to wiedziałem. Dlaczego ja powiedziałem muzycznej, stary? Ja po prostu jakieś flashbacki mam z dzieciństwa. Dobra, nieważne. Słuchaj, stary. No? Dzisiaj musimy ukraść TNT Yetiemu. Tak jest plan. Ale jest bardzo ważna rzecz, stary, która musi się udać. Znaczy, musi się udać. Musi się stać, żeby to się nam udało, stary. Musisz mieć shulkerboxa. Błaga, powiedz, że masz. Błaga. O Boże. Powiedz, czekaj, że masz shulkerboxa. Błagam, bo jak nie masz, to jesteśmy w takiej lipie. Mam. Masz? A dobra, to w takim razie zadam jeszcze jedno pytanie. Czy masz ich więcej? Mam dwa. Co ty mówisz? Dobra, ja też mam. Ja też mam shulkerboxa. Ty, to może jeszcze jakiś trzeciego wykombinujesz? Daj, szukam. Nie, no chyba ty masz takie rzeczy. Dobra, no to nie, nie to stary, tylko. Weź sobie jednego shulkerboxa, weź tego drugiego też na razie. Ja zabiorę sobie swojego i idziemy tam po prostu i zabierzemy. Dobra, czyli zabierzemy ile? Zabierzemy. Ile tam się mieści w jednym? To jest. 3 razy 9, czyli to jest 3 razy 9 to jest 27, czyli będziemy mieli 27 staków razy 3, czyli będziemy mieli 81 staków ten. Dużo. Czyli to jest naprawdę bardzo dużo. To już jest naprawdę mega dużo. Czekaj, gdzie ja mam? Tu mam shulkerboxa. No, biorę go. Musimy to wszystko tutaj przenieść, stary. To nie będzie takie łatwe. Ja sobie odłożę tylko rzeczy jakieś. A my jeszcze opróżni ekwipunek tak, żeby mieć jak najmniej rzeczy, nie? To dobra, to ważne. Czekaj, idę sobie do domu koło opróżnić. Albo gdzieś chcę włożyć tu, do mnie nawet jak chcesz, gdziekolwiek, nie? Tam sobie tu tą skrzyneczkę. Tak, i słuchaj, robimy napad, bierzemy wszystko, co zobaczymy, stary. Każdy TNT, ich tam będzie tyle, że ja jestem pewien, że nam nie starczy miejsca w ekwipunku, że będziemy musieli tam jeszcze pewnie drugi raz obrócić. Nie wiem, czy dzisiaj, ale obrócimy tam w ekwipunku. A, właśnie, weź sobie, masz potem na niewidzialność? Nie mam. Ja ci ogarnę, No, wszelki wypadek, wiesz, ja nie wiem, co... Ja wiem, gdzie ja będę miał. Tak, bo ja w domku mam. Jakąś jedną, wiesz, taką awaryjną, jakby trzeba było uciekać. Tak. To wtedy, nie? Dobra, słuchaj, spotkajmy się, gdzie ty jesteś. Jesteś tam, dobra. Masz elytrę i fajerwerki? Potem mam, tak. Słuchaj, no to lecz za mną, bo ja ci pokażę takie jedno fajne miejsce. Dostaniemy się do Yetowic, chwila, moment. Prawda, ukrytym przejściem, ukrytym jak... Nie wiem, czy pamiętasz to przejście w ogóle, bo to przejście, o którym, które ci teraz pokażę, to ono ma... Nie wiem, od początku palionowa jest, nie? Ono tu jest tak długo jak Yeti na serwerze. Tak, ja wiem, co to jest za przejście, tak. Patrz, możemy tutaj szybciej... Patrz, to jest taki sposób fajny. Stajesz się tak. Serio? Tak się da? No. I możemy sobie przelecieć. Normalnie elytrą sobie można polecieć. Musisz skoczyć w tą dziurę, musisz skoczyć. O, i tak wyczuć to musisz. No, blisko, ja. widzę jak próbujesz, no, czekaj, zooma robię na ciebie lepszego. Dobra, czekaj. No, i uwaga. Ej, nie dam rady. Ja nie mogę. Kurde, to jest ciężkie. To nie jest ciężkie, to jest bardzo proste. Musisz tak... Dobra. Musisz od razu kliknąć fajerwerkę, jak klikniesz, tak się nie da, stary, jak chcesz w trakcie biegu. Musi być ta dziura. O, ajajajajaj, blisko. Ale patrz, ale lecę tylko... Kurde, źle. No ja! Ale, kurczę, panie Dawidzie, kłopoty widzę. Ja nie mogę. Już byś to dobiegł 10 razy w sumie. O, jest, leci, yes! Patrz go. Patrz, co doleciał, dobra, elegancko, yeah, bardzo fajnie. Dobra, i tu mamy przejście, stare, i ogień. Tu się dostaniemy do tego magazynu, chwila, moment.
No i stamtąd zabierzemy wszystko, prawda, pod osłoną, prawda, nawet nie wiem czy nocy, nie wiem czy jest noc nawet czy nie. Chyba jest noc, ale no, była stary, noc. kradzież od Yetiego, to jest stary, no nie wiem, to jest przyjemność sama. Ja po prostu jak myślę, to już mi się cieszy Micha, nie? Kurde, to jest skrzynka? Nie, to jest crafting, musisz go rozwalić. Co ty? A myślę, że rozwalić go? No tak, tak, przechodzimy tam dalej. Nic nie widzę, kurde. Jak nic nie widzisz? Dobra. Totalnie nic nie widziałem. Dobra. Muruję to. I teraz tak, tu się stary nic nie zmieniło. Tu się czas zatrzymał. Cofasz się pół roku wstecz, stary, tutaj jak wchodzisz. Ale tu nawet się nie miało co zmienić, no. Ja ty zapomniał o tym miejscu totalnie, on tutaj nic nie robi. No to ty zmienił, nie? Dlatego... Już nie jest taką osobą, co próbowałem. No tak. Znaczy on w moim zdaniem w głębi duszy dalej jest. Nie no, może się zmienił faktycznie. Ty! Co? Nie wierzę, że mamy takiego pecha. Widzisz nikt na górze? Widzę, stary, ty nie sprawdziłeś, czego nie ma! No kurczę, teraz widzę, że jest. Ej, dobra, nie spodziewałem się. Przecież wiesz, będzie ciężko teraz. Dobra, damy radę. Słuchaj, bo my jesteśmy w magazynie, a on akurat tutaj go nie ma, a to jest tutaj na tym piętrze, znaczy troszkę wyżej. On sobie gapuje to widzę, stary, to luz. Tylko na shifcie, żeby nas nie widział, nie? Żeby, dobra. Prawda... Żeby, ale też kurczę, czy ktokolwiek patrzy w dół i szuka ników? No kurczę, wątpię, znaczy, nie? Wiesz, ale przypadkiem może zobaczyć, no może, w sumie ja też go przypadkiem zauważyłem, nie? Dobra, niech on sobie nabiega, idziemy powoli, prawda? I teraz tak, zaraz, tu, musimy iść tutaj. Idziemy tu, idzie za mną? Tak. Idziesz, jest git. I teraz stary tak. Trzymaj się, bo się, że tak powiem, możesz przewrócić, nie? Ja wiem, co to jest, bo ja to widziałem. No. To stary robię tak, patrzcie na mnie. Stawiaj shulker boxa właśnie. I teraz tak. No, że tak powiem, heja, nie? I Niech żyje bal. Pyk! Dobra, tu i wszystko ładujemy, tu. Ładujemy. Dobra, full jeden shulker box zapełniony. Dobra. Lądujemy. Tu drugi. Pyk. Iś. Drugi zapełniony. Stary, mówię, widzisz, ile tego jest? Nie my przecież nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zabrać stąd. Nie ma szans, no, ja już mam full. A tu ile jeszcze zostało? My tu będziemy musieli obrócić jeszcze. Będzie tu dobra, trzeba przyjść jeszcze, dobra, dawaj. Idziemy stąd. Yeti na górze są normalnie. Dobra, stary, no... Ej! Co jest? Gdzie ty jesteś? A tu. Co się stało z tymi drzwiami? Co? Mówię tak. A czekaj, to nie te drzwi. Nie te drzwi, to tu. Nie, no, dobra, nieważne. Nieważne. Dobra, uciekamy stąd, stary. Tu i tu w lewo. Pyk. I tu w dół. I myk. I ogień. Dobra. I wracamy z powrotem na palionowo. No i pierwsze, że tak powiem, dostawa zrobiona idealnie, bez żadnych, że tak powiem, komplikacji. Tak miało być. Ale zaraz tu wrócimy, stary. Zaraz tu wracamy po jeszcze drugą turę, bo tamtego tyle zostało, że dla mnie to jest zdecydowanie za mało. Stary, ja się czuję ciężki, jak tyle mam. Ja się czuję, stary, bogaty, jak ja tyle mam. No. Ja już oczami wyobraźni widzę. O kurczę, stary, mamy problem. Czekaj. Trzeba zrobić taką akcję. Filizgiem TNT rzuciłem. Weźmiesz je? Aha, weźmiesz. No wezmę. Musiałem crafting odłożyć. Taka taktyka, prawda? Taka tutaj, ale że jakąś akcja, wymyślała. Nie? Ja się czuję jak kiedyś, kurde, jak te pierwsze tunele mieliśmy na Palionowie, tak. Tym starym. No. To prawda. Pamiętam, że tam się chowaliśmy i nie dało się tego znaleźć. Coś pięknego. To było tak piękne. Tam była w ogóle jakaś piekarnia, my przez piekarnię mieliśmy przejście, nie? Tak. I o to tak, stary, tak. Nie wiem, ja się nie mogę doczekać, aż my się jakoś tak, prawda, że tak powiem, zestarzejemy jeszcze bardziej. I ja sobie pewnego dnia usiądę i obejrzę stare filmy, nie? Kurczę, czekaj, bo mi teraz też nie wychodzi tak, jak tobie nie wychodziło. A mi wyszło dobra. Za pierwszy! Dobra, lecę. Ja się nawet nie zatrzymuję. Lecę od razu na palionowo. Pyk. Ja już w domku, no. Tak, od razu na chatę lecę. Tam od razu do tego, do mchu leć. Do mchu. Tak. Ja ci zostają otwarte. Dobra. Iś. Cyk, dobra. Działa, dowadź tutaj do tej skrzynki. Ładuj gdziekolwiek, gdzie widzisz, gdzie jest miejsce. Dobra. Tu, pyk, full. Teraz tak, pobierzemy tu. Pyk. Łup. I full. No stary, przecież ja nie wiem. To wygląda jak nie wiem, jak góra siana. Ej, właśnie, ja muszę sprawdzić jeden mit, bo mi to ostatnio brat zadał, ja muszę to sprawdzić. No. Czy do shulker boxa da się wsadzić kolejnego shulker boxa? Ej, o kurczę, ale mocne. No! Bo on mi tak powiedział, nie? Że właśnie ja tak mówię, kurde. Czekaj, sprawdzam. Nie da się. Kurde! Ale jakby się dało, stary, to jest nieskończona ilość rzeczy, którą możesz przenieść. Tak, dlatego mi tak właśnie powiedział, on taki, co, ty na to wpadłeś, nie? No, shulker box, to by było mocne. Dobra, wychodzimy stąd, czekaj, wyjdziemy? Tyk. Wyszliśmy, dobra. Ja wyszłem. Co, druga tura? Myruję tu, no i lecimy po drugą turę, a jak? Ja nie mogę, ile tego będzie. Człowieku, my tego nie sprzedamy. Dobra, ogień, panie Dawidzie. Niestety musiałem wylądować tak dziwnie, ale tutaj jest uwaga. O nie, nie udało mi się. No nie. Co jest teraz tobie? Co jest tobie? Co tak dobrze wyszło teraz? Dobra, lecę. Ała! Kurczę, przez te dziury w suficie. Stary, prawie umarłem.
Dobra, no, muszę, muszę sobie zjeść, dobra. Lecimy, dobra, jest ogień, jest ogień. Kurde, jaka kradzież tu dobra, stary. No i czy tak by nie można było pracować? Oczywiście w prawdziwym życiu, widzowie, kradzież no jak najbardziej zła. Ale w Minecrafcie to nie, to w Minecrafcie to jest chleb powszedni. Co ty robisz? Czemu stanąłeś w miejscu, panie kolego? Musiałem wziąć siekierkę do łapy. A, dobra, dobra, dobra. Wiesz, bo to zaraz będzie coś do zniszczenia. No tak, no, takie małe co nieco, no. Dobra, rozwal ten crafting. Nie, tu nic nie widzisz, że tak jechałeś, aż uderzysz gębą w niego? No tak, no. Serio? Ja tu przyjadę, ja nic nie wszystko. Nie widzę. Jest strasznie ciemnego Minecrafta. Dobra, lecimy tu, myk, myk, ogień, przechodzimy dawaj, bokiem. Dawaj, ja no i teraz, czekaj, może ten, czy ten shift, dajmy tego shifta. O kurczę, nik jest niżej. Aha, czyli zszedł na dół. Zszedł, no może czyli tu czyli węszy. Węszy, coś tam czuję, jednak zwierzę. Kurde, no to czekaj, bo teraz nie wiem, czy tą podkę odpalamy. No, wiesz co, właśnie, kurczę. Bo ubezpieczenie, czekaj, no może ta, dawaj tam potem, skoro już ją mamy. Ale potem, skoro mamy, kurde ty. To nie ma to tamto, pijemy i można iść, nie? W sumie, dawaj, no. W sumie kurczę, koszt zrobienia podki to jest nic, a patrz jakie mamy, że tak powiem, udogodnienia. Nie widzisz domu z tego, człowieku. Tak, ej, kurczę, on tu jest blisko, ej, dobrze, to wypiliśmy. Ej, on niszczy to, patrz co on niszczy, widzisz to? Widzę to, czekaj. Dobra, czekaj, przechodzimy obok, myk. Dobra, nie zauważył nas, czekaj. Idź na shift, żeby nie widział kroków. Dobra. Bo tutaj, nie wiem, czy tu sprintujemy jakoś, czy nie? Nie, tu nie ma w ogóle tych, jak to się nazywa. Kurde, czekaj, my teraz musimy iść piętro wyżej, nie? No, iść. On co tam krąży, niech co tam krąży. Teraz pytanie, dobra, czy on... jestem. Kurczę, jest nie, dobra, on tam jest, dobra. Słuchaj, robimy tak, nie można za dużo otwierać tych skrzynek. Czemu tu jest... A dobra, to ty tu dałeś te shulker boxy. Stary, ja myślałem, że to on te shulker boxy już tu dał, nie? Nie, dobra. Nie. Wiesz, ile wlezie, ile fabryka dała? Łojeny, stary, my i tak będziemy musieli jeszcze chyba raz obrócić. A ja bym chyba wszystkiego nie brał, bo on się skapie chyba, stary. Może tak to stary, jeszcze zapamiętasz, nie wiesz. Masz, nie ma szans, ja biorę wszystko, mnie to nie obchodzi. Ty coś nienormalny, stary, ty chcesz mam przepozdrowić. Nienormalny, ja po prostu muszę się wzbogacić. Dobra, ja mam full, nie? Kurczę, Elytra mi zabrała jeden slot w ekwipunku. Już kończę, no. To jest 64 TNT mniej. Stary, tu jest jeszcze tego Dobra, wiesz co, dobra, nie wracamy tu już kolejny raz. Niech to sobie tutaj jest, może on po prostu uzna, że on tyle zużył. I po prostu, no. Wiesz, i może tam kiedyś se ten... Dobra, teraz wiesz co jest najgorsze, ja mam... Kurczę, muszę się pozbyć, właśnie, ja czegoś. Chowam do skrzynki jedno TNT, bo ja muszę mieć do czego łapę, że tak powiem, mieć. Dobra, idziemy, wychodzimy stąd. Bo mi Elytra niestety zabrała jeden slot, ale dobra. Dobra, przechodzimy obok niego, podziegaczu. Ja stary, myślałem, że on już zapomniał. Drobnicę. Ja myślałem, że on już zapomniał w ogóle o tym miejscu. A on tutaj widzę, no. Że dalej coś kombinuje. Dobra, dalej czyli... Dalej tutaj jest, mam nie? Tak. Mam nadzieję, że nie zauważy w ogóle tego, że mu to brakło. Mam nadzieję, że w ogóle z tego nie korzystał, bo jeżeli korzystał, to wtedy jest lipa największa. Bo widzę, że tu butla leżała. Zostawiasz po sobie DNA, panie kolego. Nie, zostawiłem butlę, to prawda. No ale kurde, no. Trudno, zaraz zniknie. Dobra. Cyk. Czekaj, przechodzę też, zamuruj to. O nie. Zamurujesz to? Kurde, kolego, panie kolego. Dobra, jest. Dobra, jest, idziemy. Siadło. Idziemy, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. I teraz tak, kolejne 4 sisaków, nie? Pierwszy, stary, ja jak miałbym to przeliczyć na pieniądze, to już nie wiem, czy my jesteśmy bogaci, czy my jesteśmy bardziej bogaci, nie? Jesteśmy miliarderami, jesteśmy, już stary, mi się już, ja już to widzę, nie? Teraz jedyne patrz, co... I teraz znowu robię za pierwszym. Tak? Dobra, tak. Ła! Dostałem ciosa od ciebie. Bo. Dobra. Załóż Elytrę, panie kolego, będzie ci łatwiej, wiesz? Daj. Poszedł, jak przeciąg. Dobra, też mi się udało za pierwszym. Dobra, lecę. Prawda? Ty, kończy mi się... O kurczę, kończy mi się fajerwerki. Kurde, stanęło mi. Mi też. Dobra, i cyk, do domku. Cyk! No, na jednej fajerwerce, na biedności! Kurczę. Cyk. Ty, dobra, już dobiegnę to, bo już się wywaliłem. Dobra, jestem przy... Dobra, przechodzę. Ty, całą noc nam to zajęło. Czaisz? Tyk. Ale to była bardzo, jakby to powiedzieć... To była ważna misja. Tak, ważna misja, to była bardzo upojna noc. Upojna? Tyk. Nie wiem. Upojna co? To można nazwać. Czy... nie, to się mówi inaczej. Nie upojna, tylko... Kurczę, stary, brakuje na miejsca w ekipunku, to jest niesamowite. Ja już nie mam w ogóle miejsca nigdzie. No ja czekaj, ja biorę stamtąd rzeczy, które nie powinny tam być. Dobra, tu. A nie, będzie tu miejsce jeszcze. Tu sporo tych skrzynek tu. No mam. Nie wiem, bo ja mam jeszcze dwa shulker boxy. Aha, pewno, no nie? Tak, no ja też jeszcze mam shulker boxa, no tak. Racja. To, ale wiesz co, ja mam tu skrzynki, to ładujemy tu na razie. Chwilowy zbiór, że tak powiem. Dobra. Dobra, biorę to. Myk.
Ja nie mogę, cztery duże skrzynki zajęte. Stary, jak ja będę miał teraz tutaj podsumować, ile my tego mamy, to nawet nie jestem w stanie tego podsumować, nie? Jest tak, jedna prawie pełna skrzynka, druga pełna, trzecia pełna, czwarta pełna, piąta prawie pełna, ja sobie tutaj, prawda, tamta w ogóle się nie zaczęła, ale wezmę stąd trochę, żeby tutaj dołożyć, żeby było tu full. Byśmy to mogli jest tragicznie policzyć, dużo. Policzyć, ile skrzynek tego mamy. Jest tyle i tyle, pyk, pyk. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery i prawie pięć. Prawie, no można powiedzieć, że spokojnie cztery i pół skrzynki zapełnione TNT, stary. Czekaj, dorzucasz, bo to jest teraz... Nie, ja to teraz liczę. Tu jest 9, to jest 9 razy 6, okej, czyli 6, czekaj, 9 razy 6, tak, no liczę, 9 razy 6, okej, razy 64, ile mamy tych skrzynek? 4 pełne? No. Mamy 13, no prawie ponad 14 tysięcy TNT. 14 tysięcy TNT, a to tutaj wliczyłeś? Tego nawet nie liczyłem. Tego nawet, tu jest 14 tysięcy TNT, a tutaj, no nie, stary. No z 2000, stary, no mamy 16 tysięcy. Ja powiem tak, ja myślałem, że my będziemy, że tak powiem, musieli troszkę popracować, ale ja, w moich oczach to ja już, stary, jeżdżę Lambo na palionowie, nie? No. Dobra, stary, że tak powiem, piątka, dawaj, piątka, bo jesteśmy milionerami.